Szanowni Państwo, przybył do nas, chciałbym serdecznie powitać pana konsula generalnego Francji, pana Aleksisa Szantowskiego, który właśnie przybył na dzisiejsze nasze obrady. Witamy serdecznie. Nazwa skweru, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 926, drugie czytanie, referuje pani Maria Kolińska. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Do projektu uchwały w druku 926 została wpuszczona autopoprawka prezydenta miasta Krakowa w następnym brzmieniu. Nadaje się nazwę placu Wielkiej Armii Napoleona placowi położonym w pierwszej dzielnicy przy ulicy Powyśle, to jest część działki 80 przez 3 obręb 146, to jest przed Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. I paragraf 3 uchwała wchodzi w życie 3 dni po ogłoszeniu urzędowym województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To poproszę pan Mirosław Pilacki, potem pan przewodniczący. Panie przewodniczący, panie konsulom, chciałbym zgłosić wniosek formalny o odesłanie tego projektu uchwały wnioskodawcy do pana prezydenta w imieniu swojej pani rady Agaty Tatar. Dlatego, że pamiętamy dwa tygodnie temu, gdy pojawił się projekt uchwały, okazało się, że Rada Dzielnicy Siódmej Zwierzyniec dla sferu, do którego dotyczył projekt uchwały, już wnioskowała o nadanie sferowi nazwy Konika. I tutaj ewidentnie mamy do czynienia z pewnym zgrzytem dyplomatycznym służb pana prezydenta, dlatego że jak widać nie uzgodniono tego z lokalną społecznością, czyli z Rady Dzielnicy Siódmej, zaproponowano nazwę Wielkiej Armii dla skweru. Co też uważam, że to jest stosowne. Wielka Armia Napoleona to kilkaset tysięcy żołnierzy, w tym ponad 100 tysięcy Polaków. I proponowanie skweru dla wielkiej nazwy, dla Wielkiej Armii, to 100 tysięcy brzmi co najmniej dziwnie, jeśli nie powiedzieć niestosownie. Oczywiście pan prezydent, starając się naprawić swój błąd, zaproponował tę poprawkę, natomiast przypuszczam, że również jest on gotowy, bo mało czasu, 2 października, aby skonsultować z gości poradą dzielnicy z mieszkańcami tej dzielnicy Pieczów, też u nas. Dlatego prosimy pana prezydenta o to, aby na następną sesję przygotował projekt uchwały i proponujemy ze swojej strony, aby nazwał nie skwer, nie plac, a ulicę. Jedną z ulic na terenie Siedla Kobierzyn i Gruczy. Dlaczego? Dlatego, że jest to miejsce, gdzie stacjonował 5. Korpus Wielkiej Armii Napoleona. 5. Korpus wyposażony przez księcia Józefa Poniatowskiego. To jest 30 kilka tysięcy żołnierzy, że co jedzie korpus 5. Wielkiej Armii Napoleona, z którą razem walczyliśmy, która dawała nadzieję i szansę na odrodzenie i odzyskanie niepodległości. Współrazem Polacy i Francuzi byli m.in. w Moskwie. Stacjonowała na terenie Krakowa, na terenie osiedla Kobierzyn. Dzisiaj przejść Kobierzyna, to jest osiedla. Ja bym dał się tą właściwy wymiar, właściwą rangę, na taką zasługuje Wielka Armia Napoleona. Prosimy, aby nazwać ulicę, i to nie jakąś ulicę gminną, na przykład ulicę tylko jakąś ważniejszą arterię w Krakowie nazwą Wielka Armia Napoleona, właśnie w tym miejscu, gdzie czyli tej armii w postaci tego korpusu polskiego, tak jak powiedziałem, żołnierzy polskich w tej Wielkiej Armii było ponad 100 tysięcy, korpus liczył ponad 30 tysięcy, pracuje się teraz jak 34 tysięcy. W tym miejscu jest to niezwykle nawiązanie do miejsca i nawiązanie do postaci. To właściwie uczczenie Wielkiej Armii Napoleona, jeśli taka ulica w Krakowie, jak tej dzielnicy, w tym miejscu związana z tą armią powstała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan burmistrz Bartosz Lider. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o nieprzyjmowanie tego wniosku formalnego i głosowanie zgodnie z propozycją autopoprawki.
Państwo wiecie, że na poprzedniej Radzie odbyła się w tej sprawie dyskusja, potem zaprosiłem dzielnicę, uzgodniliśmy różne propozycje. Pan konsul te propozycje, no bo też należy uszanować stronę, która się w sprawie testowała, rozpatrzył, przedyskutowaliśmy wybór, nawet dokonaliśmy pewnych zmian telefonicznie i rozumiem, że z jednej strony jest zgoda wnioskodawcy. Rozmawialiśmy też z przedstawicielami Rady Dzielnicy, którzy brali pod uwagę tego typu rzeczy w swoim rejonie. Czyli myślę, że w tej sytuacji, ponieważ czas jest ważny, ponieważ zbliża się pewna rocznica i to musi być szybko wspierane. A z drugiej strony lepsze jest wrogiem dobrego, więc zatrzymajmy się na dobrym rozwiązaniu, którym jest nazwanie tego placu tym imieniem. Ja sam parę lat temu próbowałem nazwać ulicę na północnego kursu, właśnie w rejonie, o którym mówił pan Gnacki. I trwało to pół roku, zanim prawie 9 miesięcy, zanim ta sprawa nastąpiła, ponieważ nie ma w Krakowie gotowych wielkich ulic, które można by było nazwać. Stąd uprzejmie Państwa proszę, abyśmy zakończyli dyskusję i żebyśmy owszem przegłosowali negatywnie wniosek pana radnego Bilarskiego, a następnie przegłosowali samą uchwałę w wersji z autopoprawki zaproponowanej, bo myślę, że to szybko i sprawnie wdroży różne dalsze okoliczności. Dziękuję bardzo. To a propos różnych standardów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Agatę Katarów. Dobrze, pan radny, potem pan radny. Panie przewodniczący, jeszcze Państwu Państwo radni, ja uważam, że to, co powiedział pan przewodniczący Koźmider, to niepełnie oddaje znaczenie i fakt, który tutaj przed chwilą omawialiśmy, ponieważ moim zdaniem konsultacje w ulicy pierwszej w mijach się mają do choćby informacji historycznej. Nie chodzi o konsultowanie z pierwszą lepszą dzielnicą, której można nazwać tak ważnym wydarzeniem, uczcić pamięć historyczną. Właśnie miejsce niezwykłości o dzielnicy pierwszej jest kompletnie nieadekwatne. I drugie, przeraża mnie to, co pan przewodniczący powiedział kolejny raz, że znów nas pogania czas. Ja myślę, że pan konsul również wiedział o tym momencie historycznym i był czas odpowiedni na przygotowanie spokojnych konsultacji. Według mnie te konsultacje absolutnie nie przebiegały w sposób prawidłowy. Dziękuję za to, jestem przeciwna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Habrolik. Panem Przewodniczącym i udało się ten kompromis wypracować stosunkowo szybko i stosunkowo bez wielkich zgrzytów, co tak naprawdę wszyscy o tym doskonale wiemy w naszym pięknym kraju nie jest normą. Dlatego uszanujmy to, że wszystkie zainteresowane ciała doszły do kompromisu. Ja byłem jedną z osób, które zwracały uwagę na kontrowersje w dzielnicy siódmej w poprzednim projekcie. Udało się wypracować kompromis, szanujmy to i poprzyjmy ten projekt, odrzucając równocześnie poprawkę pana radnego Gdańskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Racho. Szanowny panie konsul, szanowni państwo radni, bo ja też idę w tym kierunku, abyśmy zakończyli tę dyskusję. Mamy raczej już, żebyśmy ten wniosek poparli. Jest to wniosek, jakby konsensus i dzielić. Tutaj jest porozumienie z panem konsulem. Powiem, że chyba jeszcze przestanę dyskutować, a mogę tylko prywatnie powiedzieć Fizemła. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan Jerzy Sosnowski. Też się. Szanowni Państwo, znowu się narażę, zaraz zobaczycie komu na tym czasie przechodzą. Ostatnio wspominałem, że Wojska Polskie były około 250 lat wcześniej w Moskwie, a teraz chciałem złożyć ubolewanie, że żadne z tych wojsk do dzisiaj nie dotrwały.
Niechlibyśmy wielu mieszczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zapytać? Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Jest głos formalny. Odesłanie do projektodawcy pana radnego Mirosława Gielackiego i pani Agaty Tatarek, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem państwa radnych o odesłanie do projektodawcy? Bardzo proszę o spokój, bo jeszcze dzisiaj nie zarobiła święta ani za może. Bardzo proszę. Kto z pań i panów radnych jest za odrzuceniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wydruk. Trzy osoby za. Przepraszam, mój błąd. Przepraszam bardzo, nie patrzę na czasami. 3 za, 32 osoby w trzecim. Wniosek został odrzucony. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za drugim wraz z poprawką? Bardzo proszę. Teraz kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, wydruk. Za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 926.